Cześć, nazywam się Wojciech Szwed, jestem inżynierem rozwoju produktu w firmie Hevalex. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, jak prawidłowo zamontować oraz podłączyć sterownik OptiEner 2.0 w wersji natynkowej. Zapraszam. Zestaw OptiEner, który wybrałem, to zestaw przeznaczony do typowego budynku jednorodzinnego, który zawiera m.in. jednostkę centralną w postaci sterownika OptiEner 2.0 oraz 4 sztuki takich przekładników prądowych, najmniejszych gabarytowo o zakresie pomiarowym do 50 A. Znajdujemy się w laboratorium testowym, gdzie została przygotowana rozdzielnica elektryczna imitująca tą, którą możemy znaleźć w domu. Pierwsze zabezpieczenie rozdzielnicy to rozłącznik izolacyjny znajdujący się w tym miejscu. Do rozdzielnicy doprowadzony został również przewód AC grid inwertera, zabezpieczony wcześniej odpowiednim wyłącznikiem nadprądowym znajdującym się między rozdzielnicą a inwerterem. Przewód AC grid podłączony jest również do rozłącznika izolacyjnego. Kolejno wyłączamy zasilanie główne rozdzielnicy elektrycznej, aby umożliwić bezpieczną pracę. Oczywiście przed jakąkolwiek ingerencją w rozdzielnicę elektryczną warto sprawdzić woltomierzem, czy faktycznie zasilanie zostało odłączone. Pierwszym krokiem jest montaż wspornika, na który zostanie zawieszony sterownik OptiEner. Wspornik mocujemy do ściany, przykręcamy, regulujemy wysokość, dokręcamy i wieszamy sterownik na wsporniku. Przejdźmy do omówienia układu pomiarowego sterownika OptiEner 2.0 w wersji natynkowej na przykładzie uproszczonego schematu podłączenia, który znajdziecie w instrukcji obsługi. Układ pomiarowy sterownika OptiEner 2.0 składa się z 4 kanałów pomiarowych. Każdy kanał dokonuje pomiaru wartości napięcia oraz natężenia prądu. OptiEner wylicza moc czynną na każdym kanale pomiarowym, dlatego korelacja między napięciem a natężeniem prądu dla danego kanału pomiarowego jest bardzo ważna z uwagi na współczynnik mocy cosinus phi i ewentualne przesunięcie fazowe. OptiEner 2.0 w wersji natynkowej został wyposażony w przewód wielożyłowy, fabrycznie podłączony od strony sterownika, także do podłączenia przez instalatora jest drugi koniec przewodu, każda z żył zakończona została etykietą. Pomiar napięcia to żyły wiązki o etykietach L1, L2, L3, łączone do odpowiednich faz w instalacji elektrycznej. L1 to faza pierwsza, L2 to faza druga, L3 to faza trzecia. Zasilanie sterownika wykorzystuje fazę pierwszą. Dla ułatwienia ewentualnych prac serwisowych, jak i dla zabezpieczenia sterownika, zaleca stosować się osobny wyłącznik nadprądowy, tak jak na uproszczonym schemacie. Pomiar natężenia prądu realizowany jest przy pomocy przekładników prądowych. Ważnym jest, aby przekładnik prądowy został właściwie założony na przewodzie fazowym. Zwrot szczałki, która się znajduje na przekładniku, powinien być skierowany w stronę licznika OSD, czyli w stronę punktu zasilania budynku. Ta zasada dotyczy wszystkich 4 przekładników. Strzałka skierowana w stronę licznika, wówczas przewód biały przekładnika prądowego jest minusem, przewód czarny jest plusem. Do podłączenia mamy 4 przekładniki prądowe. Przekładnik prądowy CT1i odpowiada za pomiar natężenia prądu oraz wyznaczenie kierunku przepływu energii dla fazy pierwszej od strony inwertera. Przekładnik prądowy CT1 odpowiada za pomiar natężenia prądu oraz również wyznaczenie kierunku przepływu energii dla fazy pierwszej, natomiast od strony licznika, w miejscu, gdzie uwzględniany jest sumaryczny rozdział energii elektrycznej, najlepiej zaraz za pierwszym aparatem elektrycznym, który znajduje się za licznikiem energii operatora sieci dystrybucyjnej. Kolejno przekładnik prądowy CT2 odpowiada za pomiar natężenia prądu dla fazy drugiej, również w miejscu, gdzie uwzględniany jest całościowy rozdział energii elektrycznej.
oraz tak samo przekładnik prądowy CT3 odpowiada za pomiar natężenia prądu dla fazy trzeciej. Na przewód wielożyłowy składają się zasilanie sterownika L1 oraz N, pomiary napięcia L1, L2, L3 oraz pomiar natężenia prądu, przekładniki prądowe CT1i, CT2, CT3. Układ pomiarowy dla natężenia prądu wyznaczanego przez przekładniki prądowe zawiera dodatkowo dwie żyły, plusową oraz minusową, które należy podłączyć odpowiednio do przekładnika prądowego. A teraz przejdźmy do podłączenia przewodu wielożyłowego do rozdzielnicy elektrycznej. Kiedy przewód wielożyłowy sterownika OptiNR zostanie doprowadzony do rozdzielnicy, możemy przystąpić do jego podłączenia. W pierwszej kolejności podłączamy zasilanie oraz pomiar napięcia każdej z faz. Etykiety N, L1, L2, L3. Żyła z oznacznikiem N to przewód neutralny podłączany do szyny N w rozdzielnicy elektrycznej. Do podłączenia zasilania oraz układu pomiaru napięcia zalecam wykorzystać osobny wyłącznik nadprądowy, który ułatwi późniejsze ewentualne prace serwisowe przy sterowniku. Do podłączenia pomiaru układu natężenia prądu są cztery przekładniki prądowe. Odpowiednio cztery kanały pomiarowe CT1i, CT1, CT2, CT3. W pierwszej kolejności podłączymy przekładnik prądowy CT1i. Jest to przekładnik prądowy, który zakładamy na tą samą fazę, co pomiar napięcia L1, ale na przewodzie AC grid inwertera. W moim przypadku jest to faza pierwsza. Proszę zwrócić uwagę, że przekładnik prądowy posiada wewnątrz swojej obudowy strzałkę. Zwrot strzałki musi być skierowany zgodnie ze schematem w kierunku licznika. Żyła biała to minus, żyła czarna to plus. Następnie podłączamy przekładniki prądowe w miejscu, gdzie uwzględniany jest sumaryczny rozdział energii zaraz za pierwszym aparatem elektrycznym. Są to przekładniki prądowe podłączane do przewodu wielożyłowego o oznaczeniach CT1. Jest to pomiar natężenia prądu oraz wyznaczenie kierunku przepływu energii na fazie pierwszej instalacji elektrycznej. Zwrot strzałki również musi być skierowany w kierunku licznika. Wówczas przewód biały to minus, przewód czarny to plus. Przekładnik prądowy CT2 odczytuje wartość natężenia prądu oraz wyznacza kierunek przepływu energii dla fazy drugiej, tej samej co pomiar napięcia L2. I przekładnik prądowy CT3 zakładany na fazę trzecią i tak samo. Zwrot strzałki skierowany w stronę licznika. Przewód biały to minus, przewód czarny to plus. Przewód wielożyłowy sterownika OptiNR 2.0 został podłączony do rozdzielnicy elektrycznej. Zasilanie sterownika, układ pomiaru napięcia, pomiar natężenia prądu, przekładniki prądowe zostały założone, podłączone zgodnie ze schematem w odpowiednich miejscach.
Teraz możemy włączyć zasilanie główne. Przejdźmy do sprawdzenia prawidłowości podłączenia układu pomiarowego sterownika OptiEnerw tym celu wykorzystamy multimetr, konkretnie woltomierz, i sprawdzimy napięcie międzyfazowe. Zgodnie ze schematem, przekładnik prądowy na kanale pomiarowym CT1i ma być założony na tej samej fazie, co pomiar napięcia L1. Przykładamy jedną sondę pomiarową do styku wyłącznika nadprądowego przewodu, na którym został założony ten przekładnik prądowy, a drugą sondę do wyłącznika nadprądowego w styku, gdzie jest oznacznik L1. Jeśli mamy 0 V na multimetrze, na woltomierzu, jest to prawidłowe podłączenie. Jeśli pojawiłoby się napięcie międzyfazowe 420 V, oznaczałoby to, że kanał pomiarowy został podłączony niewłaściwie. Tak podłączony sterownik OptiEnerzapewni prawidłowe działanie całego systemu OptiEner. Kolejnym i ostatnim krokiem jest połączenie sterownika OptiEner z dostępem do internetu. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do obejrzenia naszych kolejnych materiałów. Do zobaczenia!